Witamy Państwa, dobry wieczór. Spotykamy się w nieco innym anturażu niż tym, do którego są Państwo przyzwyczajeni. To będzie dzisiaj wieczorne spotkanie pod Lamą, ale nie ma się czemu dziwić, bo właśnie temu festiwalowi poświęcimy dzisiaj czas. A zatem Rafał Mościcki ma powody do zadowolenia, bo pamiętam, kiedy spotykaliśmy się i mówiłeś, że Lama dorosła, bo miała 18 lat, teraz ma 21. To jest to festiwal, który otwiera się dla wszystkich, mówiąc oczywiście językiem kina amerykańskiego i kategorii wiekowych dotyczących filmów, które można oglądać. Od tego momentu prawnie wszyscy mogą, skoro Lama ma lat 21. No tak, ma 21, ale też tak naprawdę w tym roku postanowiliśmy, że to będzie leitmotivem tego festiwalu, będzie droga, czyli każdy ma jakąś drogę do przejścia, a ta droga do dojrzałości, tymi młodymi ludźmi, dojrzałymi ludźmi też się zajmiemy w tym roku na festiwalu i też będzie bardzo dużo elementów poświęconych tak zwanemu pokoleniu Z. W tamtym roku, pamiętam, tym leitmotivem była tak naprawdę miłość obrzeża, miłości, pokazywanie miłości. W tym roku, tak jak mówisz, będzie to droga. Ta wielowymiarowość drogi pokazuje, że i ta filmowa droga też w ciągu roku mocno się zmieniła. Mówimy o fantastycznych młodych polskich twórcach, którzy pojawili się na horyzoncie. Mówimy o kinie europejskim, które pokazało świetnych wiele produkcji. Co zatem na festiwalu Opolskie Lamy będziemy oglądać? Zwłaszcza, że część tego festiwalu będzie odbywała się właśnie w opolskich Heliosach. Już takim prequelem do tego wszystkiego będzie to, że startujemy razem wspólnie z Heliosem i Karolinką i Solarisem. Startujemy z młodymi, nowymi horyzontami. Tam Opsie, który jeździł koleją, Patty i Klątwa Posejdona. To są cudowne filmy, które od najmłodszych lat w zasadzie nas wprowadzą ten piękny klimat festiwalowy. No a potem to naprawdę już będzie grubo, bo pokażemy filmy przedpremierowe. Pokażemy najnowszego Hirokazu Koredę, Monster, gdzie ta droga jest pokazana z perspektywy młodych chłopaków, młodych ludzi, rodziny. I to jest naprawdę film, który każdy absolutnie musi zobaczyć. How to Have a Sex. Wspaniały film, debiut, który zrewolucjonizował całe kino światowe na nowych horyzontach. Tak, nie można było się dostać w ogóle do kin i stwierdziliśmy, że wybieramy dla naszych opolskich widzów właśnie to, film dla pokolenia Z, ale nie tylko, bo myślę, że dorośli też by chcieli zobaczyć, jak to pokolenie Z wygląda i jak je można zrozumieć. Powoli, wspaniały debiut litewskiej reżyserki i tutaj będziemy zahaczać naprawdę już o niesamowite sprawy. No i oczywiście Pianoforte, film dokumentalny w kinie, który będzie naprawdę cudownie odbierany, bo jest to przedpremierowy też pokaz filmu, który będzie miał okazję zagościć na ekranach opolskich Heliosów, a naprawdę za rok się pojawi dopiero w kinach, o konkursie chopinowskim, od kuchni, czyli będziemy oglądali tych bohaterów, których znamy już z występów na scenicznych, z tej siódemki pierwszej, która awansowała do ścisłego finału, będziemy ich oglądać od kuchni. Będzie Apolonia Apolonia, będzie Chleb i Sól Damiana Kocura, będzie Doppelganger Sobowtór Jana Cholubka otwierał festiwal, tak jak otwierał festiwal w Gdyni, więc my się bardzo cieszymy, że tak się będzie działo też w Heliosie. Będzie Agnieszka Holland z Zieloną Granicą i absolutnie to jest tak, że polecamy wszystkim widzom ten film, ponieważ nie można mówić o filmie, którego się nie widziało. A ja znam festiwal w Wenecji i wiem, że owacja nastająca na tym festiwalu wiele znaczy. I wiele znaczy też to, żeby nie odhumanizowywać ludzi, tylko pokazywać tą rzeczywistość taką, która nawet czasami jest trudna, ale po to tylko, żebyśmy na nowo stali się dobrzy dla siebie, wrażliwi na drugiego człowieka. Myślę, że to nam jest bardzo potrzebne i myślę, że pozdrawiamy Agnieszkę Holland, naszą honorową lamę, bo to jest naprawdę dla nas ważne. W tym roku honorową lamę otrzymuje Agnieszka Żulewska. Też przełamujemy pewien schemat, bo też chcemy pokazać, że to nie jest nagroda na zakończenie twórczości, tylko nagroda, która pokazuje, że ktoś naprawdę czymś szczególnym się wyróżnia w świecie kina, w świecie filmu. Agnieszka miała wspaniałe teraz ostatnio filmy fabularne, wspaniały serial Wielka Woda, więc myślę, że tutaj jest to bardzo mocno opolski akcent. No więc właśnie, bo to jest Opolanka z krwi i kości, tak naprawdę spod Opola, z Turawy, więc to na pewno jest też ogromne wyróżnienie i pokazanie, że też w świecie filmu postaci z opolszczyzny cały czas się przewijają. Zawsze na festiwalu były różnego rodzaju sekcje,
różnego rodzaju pokazy. Co ciekawego zaproponujecie w tym roku widzom? Bo zawsze było też i to miejsce dla tych młodych, prawda, twórców, amatorów. No tak, mamy pokazy konkursowe, które będą na pewno się odbywały przez cały czas i to jest naprawdę niesamowite bogactwo. Selekcja była bardzo trudna, żeby wydobyć najlepsze fabuły, dokumenty, animacje. Wśród filmów amatorskich też było bardzo, bardzo ciężko wybrać tą 14 filmów. Bardzo fajne jury konkursów filmów pełnometrażowych, które będą w większości, w zasadzie lwia część będzie w Heliosie, to Ania Wieczorek, znakomita reżyserka teatralna, czyli nie poruszamy się absolutnie po branży, i aktorka Jacek Podsiadło. To jest w ogóle dla nas zaszczyt, że w tym konkursie będzie siedział w jury. Jarecki, czyli Jarek Kubów, także muzyka, poezja, literatura. Będziemy naprawdę mieli okazję spotkać się z tymi ludźmi też i zajrzeć do tego kina z każdej perspektywy. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a obowiązkowo do Heliosa trzeba chodzić, bo tam naprawdę mamy dostęp do filmów, które niejednokrotnie są pokazywane pierwszy raz, a nawet jeżeli są powtarzane, to absolutnie musimy je zobaczyć. Tak jak Chleb i sól Damiana Kocura miał tylko jeden pokaz w Heliosie specjalny z gośćmi i teraz pojawia się w konkursie głównym film kręcony w Opolu. Zobaczymy wspaniały opolski skatepark na Malince, stadion żużlowy, a i dopatrzymy się też różnych innych fajnych, ciekawych akcentów opolskich, więc także to absolutnie niesamowita historia, która się wydarzy i my jesteśmy zadowoleni z tego bogactwa, bo ono się samo jak gdyby urodziło podczas konstruowania programu tego festiwalu. Czyli ponad tydzień wielkich emocji, od rana do wieczora, śmiało można powiedzieć, jak zwykle zakończonych uroczystym zakończeniem festiwalu. Tak, uroczystym zakończeniem i kinem samochodowym, potem też w sobotę, gdzie poznamy laureata Nagrody Publiczności i zobaczymy wspólnie razem na Opolskiej, w Salonie Lelka, zobaczymy formułę kina samochodowego Rubena Ostlunda, film w trójkącie, więc takiej samochodówki to jeszcze w Opolu nie było, więc gala, oczywiście koncert na inaugurację. Zapraszamy do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki Matylda Damięcka w takiej bardzo fajnej, niszowej, muzycznej odsłonie. Bilety są jeszcze, także można się już łapać. No i oczywiście co zawsze przyświeca festiwalowi. Dla osób, których nie stać na bilety, albo jest im ciężko, że tak powiem, wysupłać te pieniądze na te pokazy, które są płatne, a jest ich niewiele, też oferujemy możliwość zdobycia takich biletów, także będą konkursy, także proszę śledzić nas uważnie, ale lwia część pokazów festiwalowy będzie miała wstęp wolny, zwłaszcza te, które będą w Miejskiej Bibliotece, zwłaszcza te, które będą w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, także zapraszamy, w Galerii Sztuki Współczesnej zapraszamy. Też będzie dużo gości z zagranicy, ale to już nie starczy nam czasu, żeby o tym opowiedzieć, to po prostu trzeba zobaczyć. No i tradycją naszego programu jest to, że właśnie nasz gość zadaje zawsze konkursowe pytanie i trzy takie zaproszenia na lamy, na wybrany seans powędrują do Państwa, bo będzie troszkę czasu, żeby to odebrać. Rafale, zatem na koniec naszego programu, jakie będzie to pytanie konkursowe? Przypomnę, tym razem trzy wejściówki otrzymają Państwo na poszczególne wybrane seanse na opolskich lamach. Warto zwrócić uwagę na tych, którzy tworzyli te filmy ważne. Może skupmy się na filmie Agnieszki Holland. Wystarczy podać dwóch aktorów, polskich aktorów, którzy pojawili się w filmie Zielona Granica. Chodzi oczywiście o te główne role. Niech Państwo spróbują napisać do nas tradycyjnie, tak jak widzą Państwo teraz pod lamą. Czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. Czekamy na pierwsze trzy prawidłowe odpowiedzi i uhonorujemy je właśnie wejściówkami na Festiwal Opolskie Lamy, na które zaproszał Państwa dzisiaj dyrektor artystyczny tego festiwalu, Rafał Mościcki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.